Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wota, no to oczywiście jest Wojna Widzów, sezon drugi, grupa A, więc lecimy od razu, puszczam spację, naciskam spację, lecimy, startuje czas, rok 1596 w tym momencie, więc już jest, no 150, prawie no 160 lat już za nami, więc jeszcze zostało nam jakieś 225 lat, tam mniej więcej, wiadomo, że troszeczkę mniej, troszeczkę więcej, czy coś takiego, wszystko jedno, ważne jest to, że cała w ogóle Europa i większość Azji, czy może powinien powiedzieć większość Azji i prawie cała Europa. Co ja nie wiem, co chciałem teraz powiedzieć, ale mniejsza o to, właśnie chodzi o to, że jest skolonizowana, więc za chwilę może w końcu przeskoczył do Ameryk, ponieważ są takie puste, smutne i czekają, aż ktoś przyjdzie do nich i je skolonizuje. Tak samo Afryka, która już coś tam powoli jest skolonizowana, no ale cała reszta jak na razie jeszcze siedzi w miejscu, nic nie robi. Dobra, co tu się w ogóle dzieje, bo jak wiecie, są trzy różne grupy i mi się już wszystkie grupy mylą tak naprawdę. Już o tym mówiłem ostatnio, chyba nie kobieta się w której grupie. Tak jak w pierwszym sezonie miałem tylko 120 państw do ogarnięcia, tak tutaj mam 300 parę, prawie 300 państw do ogarnięcia, więc po prostu nawet jeśli teraz zostało ich, nie wiem, około 80 czy 90, to ciągle nie pamiętam większości nas, tylko tam niektóre te większe państwa. Widzę, że tutaj Krakus. Krakus walczy właśnie w tej chwili z Bananią. Z Bananią oraz z Zawodzie Empire, tak? Zawodzie Empire, więc tutaj, no, prawdopodobnie Krakus jest rozbierany w tym momencie. Aha, tutaj Salio, z tego co pamiętam, bardzo mocno grało i właśnie widzę, że ono też ma dużą, ale to bardzo dużą wojnę z Kebabem, z Kebab Empire, bo to jest, to są dwa różne państwa. Kebab i Kebab Empire to są dwa różne państwa. Zawodzie Empire z Bananią, no ale za to ma do pomocy Jezusa, no to jak ma do pomocy Jezusa, no to myślę, że tutaj jednak wygra, chociaż może być różnie. A co się stało z jej sojuszem z zgromadzeniem Quarni, bo nie mieli razem sojusz, ale widzę, że już takiego sojusza nie mają. Trzeba też pamiętać, że tutaj w razie czego jest unia personalna właśnie z Jezusem i z Gryfem ze strony Salio oraz unia personalna z Polish Dick, który jest tak naprawdę taki mały trochę tutaj, więc tutaj ta unia dużo nie zmienia, nie na pewno nie tak jak w grupie C, gdzie po prostu wielki Shire ma sojusz z tak samo wielkim, no może prawie tak samo wielkim Algradem. Tutaj cała reszta sobie jakoś daje radę, tutaj jak samo pokój ma sojusz z Asgardem. Asgard jest tutaj, który jest nawet duży z tego co pamiętam. A więc tutaj na pewno dla niego to dobrze. Asgard w ogóle tak samo prowadzi wojnę, w tym razem z Zawodzie Empire i z Dejvonią, która jest po prostu teraz no masakrowana przez Asgard. No nie ma się co dziwić, bo Asgard jednak jest naprawdę duży. No i właśnie tutaj sobie teraz zjadł kilka nowych prowincji i to trochę od Zawodzie Empire, troszeczkę od Dawonii. Znowu sobie nie przyniosłem wody, kurde, do pokoju i pewnie prawdopodobnie zaraz mi no, po prostu gardło siądzie, ale jak na razie dalej popatrzymy się, co tu się dzieje tak naprawdę. No ja cały czas mówię, czekam cały czas na kolonizację tutaj Ameryk, bo na przykład właśnie, jeśli chodzi o grupę C, to tam już, z tego pamiętam, ich dwa państwa wzięły sobie już ideę do kolonizacji. Tu też są! Embargo ma pierwsze, chyba jako pierwsze, bo w sumie nie wiem jak cała reszta, wzięło sobie ideę do kolonizacji, więc teraz embargo prawdopodobnie stąd bardzo szybko przeskoczy, możliwe, że do Ameryk i tam po prostu zrobi jedną wielką kolonizację, potem może wróci, tak jak Wotania wróciła do Europy, tak może i embargo wróci do Europy, po prostu ją zniszczy, nie wiadomo, a może po prostu tam się rozwinie do takiego poziomu, że to mu starczy po prostu do przejścia do dalszej gry. Widzę, że też tu jest zgromadzenie Quarin razem z Blackenią, walczy teraz z Agonią oraz jeszcze tutaj pomaga zgromadzeniu Quarin, etniczne ziemie pomagają mu, więc no tutaj Agonia prawdopodobnie zostanie zjedzona całkowicie. Może nie całkowicie, ale no naprawdę straci trochę wojska i trochę też ziem. Czy Zielona Wyspa czasem tutaj nie zjadła kawałka kebabu? Chyba tak, bo widzicie, tutaj ma kebab stracone ziemię, więc Zielona Wyspa coś tutaj podbiła. Cały czas nie przeskoczyła tutaj do Ameryk, ani nie skoczyła na Japonię, co troszeczkę, no to troszeczkę jakoś nie wiem, źle mi z tym. Wolałbym, żeby wszystko kolonizowali. W ogóle kropka tutaj jest z napisu którego? Z kebaba chyba, tak, z kebaba. No, ta kropka jest od kebaba, 7-2 kropka na dole tutaj. Czy to tu się stało, że tak się... A nie, to tak jest po prostu. Myślałem, że coś tu się stało, ale widzę, że jakaś wojna tutaj jest. A San Domingowa, czy Samodią? A w sumie oni się nawalają od praktycznie samego początku tej grupy, tak naprawdę. Więc to jest norma, że po prostu San Domingo z Samodią walczą. Oni co chwilę tutaj w tych terenach raz był jeden, raz jednego było dużo, raz tego. Teraz chyba przewagę zdobywa San Domingo.
Ale zobaczymy, bo w sumie na tych terenach samo San Domingo jest, a tutaj widzę też już ładnie oblega San Domingo i też pewnie wygra w tej wojnie. Tak, samotnio wygrywa, ale za to z zgromadzeniem Quarry i z polskim Polish Geek przegrywa, ale tutaj ładnie bardzo zjadł, widzę też ma te dwa wielkie wastelandy, więc po prostu naprawdę tutaj duży się zrobił. Tutaj teściowa Empire wpadła, skąd, a tu jest, no to jak sobie tam kolonizuje. Ameryki dalej puste, jeszcze nic tutaj nie ma. Cała reszta powoli jakoś się rozwija, ale tutaj za dużo wojny się nie widzę. Tutaj, o, kto ma jakiegoś wasala? Andrzej 01 jest na wasalu u Banani, ale to trzeba pamiętać, że w innej tam grupie też był na wasalu Andrzej i tak przyszedł do kolejnej grupy, więc możliwe, że to tak samo się stanie, że po prostu pod koniec gry zostanie uwolniony i zostanie jako ostatni czy coś takiego. Bo tak już było w pierwszym sezonie, w grupie chyba A, ile pamiętam, działo się, oj działo. Kto oglądał, ten wie, kto nie, no to zapraszam do oglądnięcia po tej wojnie widzów, bo będziecie mieć, na pewno będzie chwila przerwy. Właśnie, bo tam widziałem już komentarze, że do trzeciego sezonu ktoś tam się zgłosi, ludzie. Na razie nie piszcie zgłoszeń, bo i tak nawet jak nie piszecie teraz zgłoszenie do trzeciego sezonu, to jednak na nie nie będę patrzył, bo ja biorę tylko te zgłoszenia, które są pod filmem do zgłoszeń, tak? Ja jak będę robił trzeci sezon, zrobię oddzielny filmik, pod którym powiem wam, żebyście się zgłaszali. Tam się zgłaszacie lub potem na Facebooku, ale to wtedy dopiero. Teraz zgłoszenia nic nie dadzą, po prostu tam gdzieś znikną i tyle. A żeby nie było, że ktoś tam potem mi napisze, ej Wotan, ale przecież ja też się zgłaszałem 2 miesiące ci temu, napisałem pod tym, pod filmem, piątym odcinkiem z grupy B, podczas takiego, nie, tak to się nie liczy. Liczy się tylko, jak mówię, pod tam filmem zgłoszeniowym. I kolejna wojna widzów, no nie pytajcie mnie na razie kiedy będzie, bo jak ja dopiero to zacząłem, tak? Dopiero kilka dni tutaj ją mamy, musimy skończyć fazę grupową, musimy zrobić finały, pomiędzy grupową a finałami pewnie będzie z tydzień przerwy, potem finały musimy zrobić, po finałach prawdopodobnie będę miał normalną serię z Europki i po tej normalnej serii z Europki dopiero zrobię trzeci sezon, czyli prawdopodobnie jakieś za 2 miesiące, czy coś takiego, ale zobaczymy, może wcześniej zrobię, nie wiem, jeszcze nie wiem, ale tu widzę, że jest bardzo duża wojna, ponieważ Kebab, Banania oraz Banania walczy właśnie z Kronikarzami Mroku, Black Canyon, Kebabem Empire, Zawodzie Empire oraz z Zgromadzeniem Quarin, więc tutaj naprawdę duża wojna. Banania oraz Kebab prawdopodobnie dostaną w tej wojnie i to bardzo, bardzo mocno. Do tego też i Stalin Land razem z Kebabem, z Agonią oraz z Krakusem i z Bananią walczą z Jezusem, Zieloną Wyspą oraz z Salio, więc no tutaj Kebab prawdopodobnie jest rozbierany, tak można powiedzieć, że tutaj ta część azjatycka, jeśli chodzi o tą grupę, praktycznie cała walczy, no część Europy, też część z Europy, ale tutaj tak na przykład Asgard też nie walczy i tak dalej, więc naprawdę wojną światową, no może by to można nazwać, ale nie, jeszcze chyba nie, jeszcze to jest chyba za małe, wojna Azji czy z takiego, wielka wojna azjatycka, to można już to tak to mianować, ale na wojnę światową jeszcze troszeczkę za mało, ale widzę, że tutaj embargo właśnie sobie wskoczyło na Islandię, więc bardzo dobrze, prawdopodobnie przeskoczy może na Grenlandię i po Grenlandii już do Ameryk. Nie wiadomo, ma te swoje idee teraz do kolonizacji, więc tutaj na pewno ono wychodzi, jeżeli chodzi o idee, to wychodzi na prowadzenie na razie, bo wiadomo, potem one się aż tak bardzo nie przydadzą, jak już te wszystkie prowincje będą skolonizowane, a ja myślę, że jest taka szansa, że właśnie większość prowincji zostanie skolonizowane, to zależy, jak dużo osób zacznie kolonizację na przykład Afryki teraz i Ameryk, bo jak zostanie na przykład wybity tutaj większość w Europie, i tylko kilka państw będzie, to one po prostu za wolno będą kolonizować. A jak na przykład będzie 5 albo 10 państw kolonizować, to są w stanie skolonizować cały świat. Z tego co widzę, Pringles teraz walczy z niskimi, którzy nie skaczą. Teściowo Empire, Skrillex Dom, Kingdom, przepraszam, i Szwabolandia to nie walczy. Dobra. Banania to jest oblegana. Kebab cały czas prowadzi te wojny wielkie? Tak, cały czas ta duża wojna jest. Rok 1616, więc już całkiem nieźle to wszystko idzie. Ale zobaczymy, jak to będzie. Jezus, tu widzę, jest oblegany przez Asgard. W ogóle jak ta tabelka teraz wygląda, jeżeli chodzi o development? Na pierwszym miejscu jest Szwabolandia. Wow, a gdzie jest Szwabolandia? Szwabolandia była gdzieś tutaj, co nie? Tak, tutaj, z numerem 101, coś takiego. Nie, 100, przepraszam, 100, 101 to jest w grupie B. Setka, no a w sumie tu ma, patrzcie, no to jest pół cesarstwa tak naprawdę. Tutaj cesarstwa nie ma, bo jak zobaczycie, tutaj jest Holy Roman Empire, nie ma nikogo po prostu w nim, no ale jednak tak czy siak, no jest trochę tych terenów tutaj.
Tutaj widzę Wielka Wojna, tak samo Pringles, a to już mówiłem, chyba to z Salio i tak dalej, nie z Salio, to jest z tymi. Dziś na ziemi są po prostu rozbierane przez niskich, którzy nie skaczą i tak dalej. Gryf sobie to jakoś żyje, cała reszta żyje. Tu widzę, że też teściowa Empire się wbiła tutaj na Islandię. Zobaczymy, czy ona też ma jakieś idee do kolonizacji. Nie, ekonomiczne sobie wzięła teraz. Patrzcie, jak w ogóle, jak mrówki na tym czasie piące napieprza to wszystko. Jak chodzą, napieprzają dookoła. No nieźle, nieźle, nieźle. Jak tutaj ta wojna z kebabem skończyła się i widzę, że właśnie Zielona Wyspa znowu się wgryzła tutaj. Tak się przynajmniej wydaje, że się wgryzła właśnie w kebaba. No w sumie kebab dobry, to pewnie dlatego tak robi. I kebab stracił praktycznie wszystkie sojusze. Nie, no z Krakusem zostało mu jeszcze, ale całe te inne sojusze. No a nie, Krakus i Agonia. Dobra, są jeszcze dwa te sojusze. No ale powoli, powoli traci. Salio chyba nic nie zabrało w tej wojnie, nie. Albo jedną prowincję tą. Bardzo możliwe. Chociaż nie wiem sam. Nie wiem sam, nie wiem sam. A się czekajcie, oprał swój fotel. Fajny fotel, bardzo fajny fotel, bardzo lubię swój fotel. Dobra. Dzisiaj mam 10 minut. Powiem wam, że spodoba mi się bardziej robić takie krótsze odcinki. Właśnie tak 20 minut rozgrywki, potem chwilę podsumowania i tyle. Dlatego, że po prostu dzięki temu mogę sobie robić częściej przerwy, żeby po prostu moje gardło jakoś tak odżyło, bo ja powiem wam, że naprawdę. Dla was może to się wydawać, że no co tam, gada sobie chwilę do mikrofonu, ale to jak tak robicie to codziennie praktycznie i to po kilka godzin dziennie, to boli, to tak już naprawdę gardło wysiada w pewnym momencie. No ale jak na razie jeszcze daję radę, więc może akurat do końca fazy grupowej jakoś dożyję, potem tydzień przerwy przed finałami i na finał już będę znowu w pełni sił do właśnie komentowania. Tutaj widzę, że Stalin Land sobie zaczął kolonizację tutaj Indii, więc w sumie to też dla niego dobre. Dobrze, 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 kolonizuj, bo tutaj widzę, że trochę Jezusa chyba zjadł i znowu czasem z nim nie walczy? Nie, to kto go ich tutaj podjął? Aha, to kebab! Kebab Jezusa, kebab walczy z Jezusem i z Salio, ale Salio walczy też jeszcze z Agonią oraz z Krakusem, więc no tutaj na pewno... No siły... Ciężko mi powiedzieć, kto ma większe siły. Naprawdę ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie chyba Salio przegrywa, tak, przegrywa, minus 6 w Warscore, ale to możliwe, że to jest łasko właśnie z podbicia Jezusa tak naprawdę, a nie to, że tutaj kilka prowincji straci. W ogóle gdzie są wojska Salio? To jest kebab, dużo wojsk ma... Salio, bo Salio widzicie, Salio się rzuciła całym swoim wojskiem, rzuciło się razem z Gryfem i całą resztą rzuciło się na Agonię, więc prawdopodobnie jak tylko podbiją Agonię, może zdążą na czas wrócić do kebaba i go rozwalić. Chyba, że nie zdążą na czas wrócić, to wtedy no mogą im po prostu zabrać trochę ziem, chociaż widzę, że już się cofnęli, przynajmniej jeden stack, a cała reszta zaraz zobaczymy, tu jakieś wojny, bitwy też były na granicy, więc zobaczymy. W ogóle tak samo tutaj w Europie cały czas jest walki. No, czy oni cały czas tą jedną wojnę prowadzą? Czy to już jest kolejna wojna taka sama? Bo ja nie wiem, w sumie minęło już kilkanaście lat, więc prawdopodobnie to już kolejna wojna jest. Bo patrzcie, kurde, to Europa cały czas walczy. Jedna wojna za drugą i po prostu jak jedna się skończy, to dajemy drugą i nawalają się i nawalają. No w sumie spoko. A Ameryka, przepraszam, czy już jest kolonizowana? Nie, 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 nie ma. Szkoda, szkoda. Tak samo Afryki, a tutaj Australia i tak dalej też nie, ale Stalin na sobie tutaj powoli coś robi. Ta kropka, Boże. Dobra, jak tu wygląda ta wojna? Skończyła się, tak? A. Kto tu to zabrał? Tak się mi wydaje, że nikt nic nie zabrał. A bo ta ziemia została oddana do Stalin Landu? Czy nie? W sumie nie wiem. Wydawało mi się, że oni koniec tego granicili ze sobą. Ale mogłem się mylić. Co tu się jeszcze dobija też? Zgromadzenie Quarian. O, patrzcie jakie... oni tu już, patrzcie, oni tu już też garniczą, bo oni są tacy no, naprawdę duzi. I dzięki temu już sobie też w Indiach robią jakąś tutaj bazę, więc tu ładnie się rozwijają, nie ma co. Cała reszta też walczy. Tutaj cały czas ta wojna trwa. Nie wiem, czy mówię, ja mi się wydaje, że to jest jakaś druga z rzędu, albo już trzecia wojna, bo oni co chwilę tutaj walczą. Cała reszta jak na razie spokojnie. Embargo sobie spokojnie tutaj powoli się rozwija, prawdopodobnie niedługo zacznie kolonizację wielką. W sumie, czy już sobie wymaksował swoje idee nowe? Na piątym poziomie, to jeszcze dwa, jeszcze dwa razy bym musiał i dopiero wtedy co najwyżej będzie mógł coś zrobić. Tu nic nie mogę kliknąć, dobra. Asgard się bije. Asgard walczy razem z Kebab Empire, walczą z Krakusem oraz Stalin Landem oraz Kebabem, więc tutaj na pewno duża wojna, tylko teraz ciekawe, kto ją wygra.
Bo jednak Asgard jest dużo, on ma dużo wojska, ale tutaj tak samo Krakus oraz... chyba ma, też mają tego dużo wojska, ale widzę, że Krakus też jest atakowany przez Bananie. Tylko teraz tak, czy to... Tak, to jest druga wojna wypowiedziana Krakusowi. Więc to na pewno pomoże to bardzo Asgardowi. Więc Banania tutaj wykorzystuje sytuację i atakuje właśnie Krakusa, póki oni mają problemy. A oni tutaj, widzicie, mają naprawdę dużo ziemi, choć czekajcie, to są... A, to jest Dunioland, dobra, to jest Dunioland. Który kiedyś był tutaj, teraz już go wygnali. Dobra. Szwabulandia walczy ze Skirlex Kingdom i do pomocy Szwabulandia ma jeszcze... Nie, przepraszam, Skirlex Kingdom mają jeszcze nitkich, które nie skaczą i tak dalej, ale swoje się wojna skończyła. I z tego co widzę, to chyba Szwabulandia wygrała, o dziwo. I oni tu mają w unipersonalnej Dothorion, oni gdzieś tu byli. Tu byli wcześniej, ale teraz nie wiem gdzie są. Gdzieś ich wywiało. Nie wiem, powiem wam. Powiem wam, że nie wiem. Dobra, tu jak ta wygląda wojna? Ile jest do ilu? Na razie Asgard wygrywa. Tu widzę, że się toczą jakieś walki. Tutaj widzę, Kebab bardzo dużo wojska ma. 100 tysięcy tak nawet. Ale czy z nimi zaatakuje, czy cokolwiek z nimi robi. Bo jak na razie tak przy granicy sobie chodzi. I z tego co widzę, właśnie idzie przez Blakenię. Bo Blakenia też wypowiedziała wojnę Kebabowi. Razem z Bananią oraz z Zgromadzeniem Quarian. Więc tutaj na pewno dużo się będzie działo. No i bardzo dobrze, niech się dzieje. Cała reszta jak na razie można powiedzieć, że spokojnie. Czy ci znowu walczą? Zrobili sobie chwilę przerwy. Ciężko mi powiedzieć, kto tutaj wygrał, bo tutaj jest po prostu jeden wielki kocioł. No i tak naprawdę no sam nie wiem, bo tutaj niby nic nie skaczą, jakieś ziemie mają. Jeszcze ziemię coś straciły. Gryf ma tyle, ile miał. Teściowa Empire coś tutaj straciła niby. Może White Peace poszedł? Nie wiem, w sumie sam. Naprawdę nie wiem. A co robi Sally o tym momencie? Też ma jakąś wojnę. Ma wojnę z Bananią. Co Bananią? O, przepraszam, ziemnąłem sobie aż. Banania oraz... no Banania kontra Salio. Jeden na jednego. I z tego co widzę, to... Salio przegrywa. O dziwo. Łosko na minusie. Może za to, że po prostu... Może tykający łosko, że po prostu nie podbili jeszcze stolicy czy coś takiego. Bo z tego co widzę, to Salio... No, w sumie przegrywa trochę. A to mnie zdziwiło, bo Salio się wydawało takie naprawdę dużo, więc tutaj Banania, no, zaskoczyła mnie, ale zobaczymy jak to będzie. Teraz nimi trochę pcha do przodu, nie? Znowu przegrała kilka bitew. Tu wygrała w bitwę. Okej, okay, Salio teraz widzę, że łapie tutaj troszeczkę chwilę oddechu i za chwilę prawdopodobnie zacznie atakować do przodu. Ponieważ, no, coś tak już odbija sobie swoje prowincje, więc teraz pewnie za chwilę Warscore zostanie w ogóle całkowicie zmieniony. Dalej wygrywa niby Banania, ale zobaczymy, minus 26 Warscora. Tu jest Salio podbite właśnie, tylko tu czy jakiś fort jest? Tak, bo im tu jeden fort podbili, jakby ten fort odbili, to może to lepiej by wyszło, ale widzę, że znowu Banania złapała tutaj wyższość, aż no, wygrywa teraz Salio, więc różnie to może być i w sumie to tak, nie wiem co to się z tej wojnie stało, czy White Peace poszedł, czy co? Ile jest pokój? 39, to White Peace poszedł, dobra. Tu się znowu biją. Przed chwilą skończyli, znowu się biją. Szwabulandia razem ze Skirlex Kingdom, tylko tyle, że... nie jeden na jednego. Bo jeszcze walczy San Domingo i Samotnia, oni zawsze. San Domingo i Samotnia zawsze walczą ze sobą, to już nie żadna nowość. Cała reszta sobie tutaj powoli gra, ale widzę też, że nic nie skaczą, zaatakowali. No i właśnie, tutaj znowu ta wojna z tych pasywek tutaj. Zaśpiewałem panie, nic nie skaczą, walczą z pokojem i z agonią. Sprawdźmy może, czy są już jakieś kolonie w Amerykach. Są na Karaibach. Embargo zaczęło swoją wielką tutaj, swoje wielkie imperium kolonizacyjne właśnie. Bermudy tutaj widzę też jest, Bermuda. No i oczywiście tutaj cała ta reszta, ale... Pamiętajcie teraz, właśnie, nie ma tutaj nacji kolonialnych, więc po prostu oni tutaj będą mieć normalny development, więc nawet jeśli by stracili teraz tę ziemię, to tak coś jak już tutaj będą się prawdopodobnie tak szybko rozwijać, dzięki tym właśnie ideom do kolonizacji, że po prostu no mogą to naprawdę bardzo dużo tego developmentu zdobyć, o właśnie. A co się dzieje w tej części kraju? Wow, tutaj Stalinland zrobił jakąś wielką wojnę z Zieloną Wyspą i zabrał jej kilka prowincji. Co ciekawe, widzę, że możliwe, że tutaj Kebabland też przełożył do tego rękę.
Cały czas Ameryk nie kolonizują, co jest bardzo smutne, no ale co zrobić? Tutaj się widzę, Zielona Wyspa sobie kolonizuje, w razie czego trochę wysp. No ładnie idzie. Zawodzie Empire tak samo się rozwija, wszystko się tu rozwija. Ale widzę, że tutaj Banania walczy z Black Anioł oraz z Kronikarzami Mroku, ale do pomocy ma Kebaba, więc no myślę, że będą wyrównane siły, to jest tak samo Zgromadzenie Quarian tu walczy. Dobra. Wow, tutaj jest cały czas podbijany. A nie, już skończyli to wojnę. A nie, to przepraszam, wszystko innego. Przez etniczne ziemie. Etniczne ziemie, Pringles oraz. No właśnie, etniczne ziemie, Pringles i tyle. A nie, tu jeszcze. To znaczy Pringles. Walczył z Skillet Kingdom i Samotnią. A w tej wojnie kto wygrał? Prawdopodobnie znowu właśnie z San Domingo. Chociaż mogę się mylić. Ile już tutaj kolonii? Albo może tak, jak szybko robią te kolonie? 85 na rok. Tak sobie, 85 na rok. Tak samo jak ci Pringles. A Pringles nie mają żadnych idei do kolonizacji, co nie? Mają, o widzicie, mają. Zaskoczyli mnie, bo też mają. Dwie już sobie wzięli, więc no to się dzieje. Nic nie skaczą, okupowani przez pokój, więc tutaj. A pokój jest okupowany przez nic nie skaczą, więc. A nie, przez to chciał Empire. Więc też tu się dużo dzieje. No i dobra, stopujemy, bo jest 21 minut. Tak jak mówiłem, troszeczkę krótsze odcinki, dlatego że po prostu chcę, żeby mi gardło jakoś dało radę dotrzymać do końca grup. Raczej tej fazy grupowej, bo może być ciężko z tym. Pierwsze miejsce po dzisiejszym odcinku ma Asgard, potem jest Zgromadzenie Quarian, Szwabolandia, nic nie skaczą, Zielona Wyspa, Pokój, Tyczne Ziemie. No a dalej, tak jak już widzicie tutaj, mniej więcej w ten oto sposób. Do tego jeszcze tutaj ja... Jeszcze chciałem pokazać właśnie inflacja, 16% z Dunioland, Salio 13, Stalin 13. Oczywiście income jest ważny. Zgromadzenie Quarian 112 najwięcej, potem jest Szwabolandia, Kebab, Asgard, Zielona Wyspa, Salio, cała reszta o w taki oto sposób. Jak nie widzieliście, to zapozujcie. I jeszcze oczywiście wojsko, bo wojsko też jest bardzo ważne. Force Limit najwięcej ma Szwabolandia, reszta w taki oto sposób. A za to tutaj najwięcej wojska aktualnie ma Zgromadzenie Quarian. Bo ma ich 183 tysiące, czyli 30 więcej od drugiej Szwabolandii. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie, jeśli wam się podobało, dajcie łapę w górę. Cieszę się, że w końcu jakieś państwo zaczęło kolonizację Ameryk. Może to jakoś bardziej urozmaicić troszeczkę grę. No i widzę, że też tutaj na Japonii i Stalinland wskoczył, więc bardzo dobrze. A ja się z wami żegnam, dzięki wielkie za oglądanie, zostawcie lajka, napiszcie komentarz i widzimy się już niedługo. Na razie, pa!